ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejnego cook vloga. Wiem, jak bardzo lubicie takie filmy. Chciałam Wam zresztą bardzo podziękować za ostatni odzew pod filmem kulinarnym. Nie spodziewałam się, że dostanę od Was aż tak dużo pozytywnej energii. To było super, to było wspaniałe. Bardzo się cieszę, że Wam się to podoba. Ja też takie filmy niezwykle lubię nagrywać, dlatego że mam wrażenie, że mamy taki lepszy kontakt, to wszystko jest takie na luzie. Nie ukrywam, że łatwo mi jest takie filmy nagrywać, bo wchodzę do domu, tak jak właśnie teraz. Wróciłam ze spotkania i jestem bardzo głodna. Coś sobie będę robiła do jedzenia. Dzisiaj zrobię tartę. Jeszcze nie wiem dokładnie, jakie będą składniki, bo nie byłam na zakupach, więc to, co mam w lodówce, będę mniej więcej wrzucać. Na pewno będą brokuły i jakieś mięso. Będę tradycyjnie musiała coś przygotować na obiad. Przynajmniej coś przyszykować, także to wszystko zobaczycie. Wyciągam najpierw naczynie, które kupiłam w Pepco, to już Wam mówiłam w ostatnim vlogu. To jest bardzo fajne naczynie, właśnie szczególnie na tartę. Wyjmę sobie takie ciasto na tartę. Ja wiem, że można takie ciasto zrobić samemu, ale ja nie jestem głodna i nie zrobię tego ciasta. Teraz, jak możecie zauważyć, staram się wyciąć. Wykładam. Pozostałość jeszcze zostawiam sobie. Ja oczywiście mam czyste ręce, tak jak wiecie. Wykładam ją do naczynia. Można zrobić tą tartę głębszą, ale ja to zrobię dla siebie. Głównie dla siebie, mój mąż pewnie coś tam chapsnie, jak wróci, ale i tak będę robiła obiad. Nie wyrzucam tych pasków na razie, czasami je zostawiam i robię taką przeplatankę na wierzchu. To też fajnie wygląda, tak efektownie, szczególnie na imprezę. Będę kroiła jedną cebulę. Kupuję takie obrane cebule. Znaczy obrane, no obieram ją oczywiście, ale bez tej skórki. Zresztą nie denerwuje to i w ogóle zawsze płaczę. Zresztą już zaraz pewnie będę płakać. Dobra, patelnia. Rozgrzewam ją. Cebulę, no takie, no, mało zgrabne kawałki, wygląda mniej więcej tak. Wrzucam za chwilę, dlatego że ona się tak nie przepaliła. Widzicie? Widzicie, dobra. Robię taką tartę z szynką parmejską i ze szpinakiem. Niestety teraz szpinaku nie mam, ale mam boczek i szynkę parmejską. Wam pokażę. I taki chyba dodam. Właśnie boczek. Mam taki boczek Morliny, ja w Biedronce to kupiłam. Dodam trochę tego boczku. Mam też szynkę parmeńską, szynkę wieprzową, przepraszam, dojrzewającą we Włoszech przez 11 miesięcy. Tutaj mam jeszcze ser parmezan. Ja nie jem sera, ale taka tarta najlepiej smakuje właśnie z mozzarellą, tartą albo z takim serem, więc ja prawdopodobnie trochę jej dodam, przynajmniej na pół. Zmniejszam kask. I teraz będę dodawała ten boczek. Gdybym najpierw wrzucała boczek, to bym prawdopodobnie nie dodawała oleju, bo dodałam bardzo mało, bo z niego też się wytapia. Ale nie każdy lubi tarty z boczkiem. Ja uważam, że ona dodaje takiej fajnej soczystości i smaku, głębi smaku. Nie dodam tego za dużo, no tak właśnie troszeczkę. Będziemy tutaj do siebie dochodziła. Ja tutaj dodam też bardzo mało oleju, więc ten boczek jednak zrobi swoje. Nie wiem jak Wy, ale ja ostatnio mam takie połamane, słuchajcie, paznokcie, nie mogę w ogóle sobie z tym poradzić. Nie łykam witaminę A plus E, muszę sobie chyba skupić skrzyp, ale ostatnio jak kupiłam sobie skrzyp, to zadziałało na moje włosy tak naprawdę tylko i wyłącznie. Moczę w ciepłej oliwie z cytryną, no nie wiem, już cuda nie widzę, robię. Teraz jajka. Ja kupuję wiejskie jajka, ale oczywiście to wszystko zależy od Was. Rozbiję je i zaraz do Was wrócę. Mam tutaj 6 jajek, widzicie? Będę teraz je roztrzepywać. Będę dodawała sól, czosnek i świeże zioła. Dodam tymianek. Tutaj mam. Można oczywiście dodać pieprz, jest on wskazany jak najbardziej. Dodam soli. Ale też nie za dużo, dlatego że ten boczek jest słony, szynka parmeńska, także z tym uważała troszeczkę. Możecie dodać trochę mniej jajek i ta Wasza konsystencja może być troszeczkę luźniejsza, jeżeli dodacie dużo sera. Ja nie dodam sera, więc muszę trochę zagęścić.
tą moją masę. Rozgrzewam piekarnik. Na razie. Na maksa. Jeżeli będziemy myśleć, co dalej z tym fantem zrobić, dodawała brokuły. Pokroję je na w miarę cienkie paski, ale nie takie bardzo regularne. Wyjęłam je z zamrażalnika rano. Powiedziałam, że nie będę miała tutaj już czasu ich kroić i że będę głodna, bo akurat tak wrócę. Musiałam jeszcze parę rzeczy pozałatwić, zaraz zresztą zjem i muszę lecieć dalej. No ale zawsze jest jakaś oszczędność czasowa. Tata dość obficie dekoruje tymi brokułami. Jak możecie zauważyć, to wygląda tak ładnie, kolorowo, zdrowo. Niestety nie mam szpinaku, nie mam żadnych warzyw. Będę musiała jutro pewnie pojadę na zakupy. Ale dodam trochę pietruszki. Mam na straganie. Pietruszka z czosnkiem to tak średnio. Dla mnie. Przynajmniej jakieś zielone, zdrowe rzeczy. Ręcznik papierowy. Normalnie bym włączyła okap. Ta cebula mi cały czas siedzi wokół, przepraszam Was. Ale teraz nic byście nie słyszały, bo Wam opowiadam o moim przepisie na tartę. Takim oszukanym trochę, bo ta tarta nie jest własna, już nie zrobiona, tylko kupiona, ale okej. W tym czasie, kiedy to dochodzi, zaczynam myśleć o obiedzie. Dzisiaj zaplanowałam rybę. Ale widzę, że ona mi się jeszcze nie rozmroziła, bo wyjęłam ją z zamrażalnika. Staram się generalnie, znaczy kupuję też świeże ryby często, ale często je mrożę. Jakoś tak mam wrażenie, że to jest bezpieczniejsze, nie wiem, że tylko ja tak mam. I teraz będę kroiła warzywa. Mam tu moją marchewkę od rolnika obraną. Było wszystko w miarę możliwości zorganizowane. I będę wykładała te warzywa najpierw na taką formę. Tutaj właśnie wyłożę marchewkę położoną papierem wcześniej. Zamyśliliśmy, dlaczego nie wykładam papierem tej formy. Powiem Wam, że jakoś nie zauważyłam, żeby mi coś przywarło. Wcześniej też robiłam w tym tartę. Staram się ułożyć warzywa tak, żeby ta forma była zakryta, dlatego że będę tutaj wykładała rybę i tą rybę położę na tych warzywach. Tutaj mam jeszcze cukinię, paprykę. Te wszystkie rzeczy postaram się wrzucić, to co mam. Mam jeszcze cukory, ale zostawię dla świnek. Powiedzmy, że to już jest zrobione. Dochodzi do siebie. Teraz cukinię pokroję. Dwa kawałki zostawiam i dam świnkom. Tutaj mam takie małe kawałki. Ja sobie pokroiłam i stwierdziłam, że udekoruję ostatnie chwili. Właśnie teraz nimi mają tartę. Także to wygląda na razie. Teraz bardziej kolorowo. No i na większe kawałki pokroję paprykę, żeby ona też nadała taki fajny smak, aromat. No i papryka to jest jedyne warzywo, nie wiem czy wiecie, które nie traci swojej wartości odżywczych i witaminy C, którą jest bardzo bogata. To wygląda mniej więcej tak. Polewam to olejem, opruszam solą i dodaję różne przyprawy. Czosnek, ja najczęściej czosnek w ogóle dodaję cały. Troszeczkę go rozgniatam. Fajnie przechodzi wtedy cała potrawa takim aromatem. On jest bardzo słodki wtedy, ten czosnek. Pachnie! Ładnie. Dobra. Teraz opruszam solą moje warzywa na rybę. A w zasadzie moją podstawę ryby, można powiedzieć. Trochę oleju, jaki lubicie. Możecie dodać zioła prowansalskie, tymianek, czosnek. Możecie dodać rozmaryn. Fajnie, korendrę, bazylię, co lubicie najbardziej. To na razie mamy gotowe, ryba się rozmraża, zostawiam z boku. Teraz zajmę się moją tartą, piekarnik, jeszcze chwilę. Teraz będę dodawać boczek i cebulę, ale chcę, żeby to troszeczkę przystygło, żeby mi się jajka nie ścięły. Zostawię z ognia, zajmę się szynką. Nie parmeńską, tylko dojrzewającą, bym się nie pomyliła. Połączę boczek z tą szynką. Robię to spontanicznie, takie rzeczy w kuchni, eksperymenty. No ale wydaje mi się, że koniec końców to dobry zwyczaj, bo można coś nowego wyczarować. Ostatnio
taką bardzo fajną zupę zrobiłam. Krem z fasoli z chipsami z boczku. Bardzo dobra. Jeśli miały ochotę sobie poeksperymentować, to bardzo fajnie to wyszło. Kroję tą szynkę na kawałki, można ją podrzeć, można ją pociąć nożyczkami. To jest bardzo też fajny sposób. Układam sobie tak, żeby też ta szynka parmeńska była zalana jajkami. Dodam wszystko z patelni, czyli cebulę i boczek. No i łączę cebulę z boczkiem i jajka z dodatkami. Konsystencja jest mniej więcej taka. I przelewam do tarty. Dobra, widzę, że jest piekarnik i teraz tak, 180-200 stopni. Ja piekę zazwyczaj z termobiegiem, zawsze. I tak było i jest również i teraz. Rozgrzewam z termobiegiem, wrzucam tartę na 200 na 12 minut. Na razie. Zobaczymy. 12-10. Zobaczymy, jak to będzie do siebie dochodziło. Oczywiście w międzyczasie będę zaglądać. Teraz do tej ryby zrobię kaszę. Pójdę do spiżarni i zaraz do Was wracam. Przyniosę ją. Dzisiaj będę robiła kaszę bulgur. I ja na razie jej nie będę gotować. Ale przygotuję sobie ją. Proszę Was za szelesty, postaram się oczywiście te wszystkie niedogodności wyciąć i na razie ją sobie tak przygotowuję, że jak wchodzę do domu, na przykład z dziećmi, za chwilę będzie obiad, zalewam tą kaszę, rybę do piekarnika i za tam 40-20 minut jest obiad. Wszystko tu posprzątam i zaraz do Was wrócę. Nie dodałam tego parmezanu, no. Jestem gapa. Trudno. Nie jest parmezanu. Więc muszę to przyjmować. Ogarnęłam, posprzątałam, dałam pozostałości świnkom. I teraz tak, ryba jest nadal nierozmrożona, ale jest na tyle miękka, że jestem w stanie pokroić ją na kawałki. Mniej więcej takie. I teraz będę ją wykładała na te warzywa. W ten sposób. I ona będzie mi się bardzo fajnie tutaj przypiekała. Możecie zauważyć, przykryję to później folią, wstawię do piekarnika. Na razie jeszcze ją troszeczkę przyprawię, posolę i dodam czosnku. Później dodam trochę cytryny, ale jak na razie zostawiam ją tak, jak jest, w takiej formie. Zaglądam do naszej tarty. No, ładnie to wygląda. Wam przekazała ładnie. Po tych 12 minutach i 10 sekundach w przypadku mojej tarty, kiedy ona się piekła w piekarniku, wyłączyłam go i zostawiłam tartę, żeby doszła do siebie. Możecie ją zostawić tam mniej więcej od 3 do 7 minut. Ja zostawiłam mniej więcej na 4:35, coś takiego. I jest taki jeden mały szkopuł. Ta tarta powinna się z termoobiegiem piec właśnie 13 do 15 minut, ale przede wszystkim ten piekarnik musi być bardzo dobrze nagrzany, także pamiętajcie o tym. Wyjmuję tartę. Ona mniej więcej wygląda tak. Bardzo ładnie. I ona nie jest taka bardzo przypieczona. Mi zależało na tym, żeby ona nie była bardzo przypieczona, ale oczywiście każdy lubi co innego. Jeżeli dodacie ser na wierzch, to się tam troszeczkę przypiecza, także musicie być przepraszam, tego świadome. Tarta mi troszeczkę przystygła. Będę ją teraz wykładać na talerz. Wezmę sobie nóż. Jeżeli macie gości, możecie ich zapraszać do stołu. Też robicie taką tartę. Ja ją pokroję w takie trójkątne kawałki. Wygląda przepysznie. Po bokach. Z przodu, z tyłu, z boku, z każdej strony wygląda dobrze. No i jest właśnie takim szybkim obiadem, takim lunchem, brunchem, może być nawet i śniadaniem. Mi to trochę zajęło, bo nagrywałam dla Was, natomiast myślę, że to zajmuje wiele krócej. Znaczy mi na pewno to zajmuje wiele krócej. Próbujemy. Mmm.
papryka. Jest jeszcze nadal taka chrupiąca, ale miękka. Sama w sobie, natomiast jeszcze troszeczkę chrupi, nie jest takim flakiem. Brokuły są miękkie, dobre. Tarta jest pyszna. Wszystko jest idealne. Właśnie sól, czosnek, wszystkie przyprawy. Wygląda to bardzo ładnie, efektownie. Jeżeli na przykład macie gości, to możecie cały taki półmisek podać i na to na przykład rukolę. Też fajnie wygląda. Albo nawet pokroić na kawałki, no to jakieś zioła. To wszystko na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli lubicie tego typu filmy i chcecie, żebym nagrywała więcej, dajcie kciuka w górę. Jeżeli macie ochotę, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Nagrywam w nią 2 razy w tygodniu. Zabieram się za jedzenie. Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki. Pa, pa.